Cześć, ja jestem Sarczy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Risen 3 Władcy Tytanów. Jestem tutaj znowu w tawernie, wróciłem tutaj dlatego, żeby się przespać, ale też witam się z wami już tu, dlatego że zauważyłem, iż możemy jeszcze z kilkoma postaciami porozmawiać na nowe tematy. Tutaj na przykład z Joną mogę jeszcze pogadać po tym, jak wykonałem zadanie związane właśnie z nią. And? Calm down a little. Yeah, somewhat. I need to process what happened tonight first. Maybe I should leave Kalidor on the next ship. This part of the world has simply seen too much death and destruction. Oprócz tego... What? Oprócz tego przypomniałem sobie, że Kramera mogę już teraz okraść z moją kradzieżą kieszonkową na poziomie 50 punktów. I proszę bardzo, starożytna wiedza i floret. Czyli mamy miecz. Zobaczmy, jak dobry jest to miecz. Aha, to ja już to wcześniej miałem. On w ogóle co miał na sprzedaż? Starożytna szpada. 25 do 30. Zastanawiam się powoli, czy nie kupować sobie właśnie jakiegoś miecza lepszego od tego, co mam obecnie. Ale powiem wam, że jeszcze sobie usprawnię walkę wręcz. Uznałem, że trzeba troszkę jeszcze w to wpakować. Chociaż na razie się skupiam na zręczności i na wpływie. No bo wciąż jeszcze trzeba te rzeczy ulepszyć, żeby pewne móc skrzynki otwierać i żeby móc niektóre kwestie dialogowe wybierać. Ale myślę, że już też to jest na tyle wysokim poziomie, że na razie jeszcze trzeba trochę w walkę wręcz tutaj włożyć tych punktów, więc najpierw 1500 punktów i teraz 2000. I na razie to będzie tyle, będę miał miecze 35 punktów, więc już dużo lepiej, jakby nie patrzeć. No i dobra, tutaj mamy jeszcze Yvette, z którą również mogę porozmawiać. I found a corpse in the wilderness. Oh, how ghastly. What did it look like? A young man. He had a piece of paper with him. Oh no. That must be Alvito, but he was so young. Could you please inform Wilson, the smith, if he doesn't know already? Gold and diamonds. No cóż, Wilsona oczywiście już informowaliśmy, więc nie musimy tego robić, ale chciałem nawet właśnie takie rozmowy tutaj przeprowadzić. Tutaj mam jeszcze starożytną wiedzę, więc sobie zabrałem. Chciałem nawet takie opcjonalne rozmowy tutaj jeszcze przeprowadzić, żeby po prostu już wszystko było pozaliczane, jeśli o to chodzi. A tymczasem, tak jak mówiłem ostatnio, udajemy się już przez ten most, żeby dostać się na zachodnią stronę wyspy Kalidor i tam będziemy zwiedzać wszystko, a przede wszystkim spróbujemy sobie wykonać zadanie polegające na odkopaniu skarbu. Ja sobie teraz to zadanie oznaczę tutaj. Skarb na plaży w Kalidorze. I tam ten skarb jest tutaj, w tym miejscu, więc pierwsze co zrobię, to właśnie po przekroczeniu mostu udam się właśnie na tą plażę. Widzę, że w złą stronę chyba pobiegłem. Muszę iść tędy i tutaj mamy ten most. Tam będą gobliny od razu, z tego co już wcześniej w poprzednim odcinku zauważyłem, więc spróbujemy z nimi zawalczyć. Przy okazji wypróbujmy sobie właśnie nowe obrażenia. Jako, że sobie teraz ulepszyłem tą walkę wręcz, no to większe obrażenia nasz bohater zadaje i to widać. Tak jak ja już mówiłem, ja oczywiście na razie głównie skupiam się na ulepszaniu otwierania zamków i na złotoustym, a także zastraszaniu przy okazji. No ale nie zaszkodzi absolutnie tutaj chociaż trochę tej walki wręcz ulepszyć, żeby po prostu te walki były krótsze, nie trwały zbyt długo, bo też już zwróciliście na to uwagę, żebym właśnie ulepszył sobie tą walkę wręcz i rzeczywiście myślę, że warto było właśnie to zrobić. Tutaj jeszcze mamy grzyb. No i dobra, przekraczamy właśnie ten most i jestem strasznie ciekaw, jak będzie ta kolejna część wyspy wyglądała. Ona już wydaje się mniejsza niż ta, którą zwiedzałem do tej pory, a przede wszystkim nie jest tak bogata w postacie, jakie możemy spotkać. Przynajmniej tak mi się wydaje, no bo jakby nie patrzeć, tutaj po tej stronie wschodniej mamy i wioskę rybaków, i tawernę, i cytadelę, a więc dużo okazji do spotkania różnych postaci, a tymczasem tutaj
wygląda na to, że jest raczej dość pusto. Mamy oczywiście ten zamek związany z zadaniem głównym, no i tutaj jakąś chatkę, więc raczej aż tak dużo postaci być nie powinno, więc też myślę, że zwiedzanie całej tej części powinno nam zająć się zdecydowanie mniej odcinków niż tą część wschodnią. Zresztą jeszcze zobaczymy. Tutaj mamy jeszcze ścierwojada. I to nie jednego, bo tam są już kolejne, ale to za chwilę się nimi zajmę. Dobra, teraz... Ajajaj, chciałem użyć pistoletu, ale ten mnie zaatakował. Dobra, udało się. Tutaj oczywiście od razu informacja, że mogę już zwiększyć sobie wartość walki wręcz i wpływu. A i teraz pudło niestety, szkoda. Kurde no, jeszcze raz. Dobra. Za chwilę już pokonamy tego ścierwojada. Się jeszcze zastanawiam, czy jeszcze przypadkiem jeden raz sobie nie ulepszyć walki wręcz. Wow, ale odleciał ten ścierwojad. Dobra, nie będę już za nim biegł. Jakby nie patrzeć, on daje mi tylko te surowe drobiowe udo, nic poza tym. I tak sobie jeszcze zerknę. Wtedy bym miał miecze na poziomie 40 punktów. No dobra, niech będzie. Jeszcze raz sobie to ulepszę. I na razie, jeśli chodzi o walkę wręcz, to się zatrzymam. Teraz znowu powrócę do ulepszania wpływu i zręczności. Ewentualnie wytrzymałość, ale też nie narzekam tutaj, szczerze mówiąc, na wytrzymałość. Mam na tyle wytrzymałego naszego bohatera, że tutaj nie mam ani razu właściwie zagrożenia mojego życia. Więc na razie wytrzymałość sobie zostawię na kiedy indziej. Ja tutaj biegnę, bo widzę, że jest jakiś ślepy zaułek, ale widzę, że nic tutaj też nie ma jednak. A szkoda, bo szczerze mówiąc liczyłem, że będzie tutaj coś więcej. O, żeż kurde, znowu ten. Nie zauważyłem go wcześniej? Zaatakujmy, to jest kafar. Już z nim walczyliśmy. Powinniśmy sobie poradzić w zupełności, aczkolwiek oczywiście uważajmy na jego ataki, które potrafią zaskoczyć i przede wszystkim odjąć troszkę energii. Ale nie tym razem. Dobra, niech on podejdzie tutaj. Nie chciałbym go wyrzucić poza ten obszar, w tę przepaść. Dobra, i właśnie w tę stronę będę uderzał. Najmocniejszymi ciosami. Ajajaj, oberwałem jeszcze. Ale dobra, na szczęście Kostuch mnie wyleczył. No i kontynuujemy. No naprawdę, nie chciałbym go wyrzucić, bo zawsze możemy od niego otrzymać jeszcze coś, ale dobra. To jest na tyle ciężki przeciwnik, o właśnie, róg, język i surowe mięso. To jest na tyle ciężki przeciwnik, że nawet uderzenie Kostucha go za daleko nie wyrzuci, tak jak ścierwojada. Tam to wyglądało dość komicznie, trzeba przyznać. No i dobra, jesteśmy tutaj na rozstaju dróg. I teraz udamy się na plażę. Tam właśnie będziemy szukać... O właśnie, to jest tędy. Tam będziemy szukać skarbu i przy okazji tutaj do końca tę plażę sobie będziemy mogli zwiedzić. I zobaczyć, co my tam ciekawego znajdziemy. Liść palcowca. A później wrócimy się po prostu tutaj cały kawałek i tam będziemy eksplorować dalszą część tej wyspy zwyczajnie. Na razie ruszajmy tutaj. Jestem ciekaw, co znajdziemy w tym skarbie. Liczę na jakieś fajne kosztowności i sporo złota. No ale zanim tam się dostaniemy, to sami widzicie, mamy jeszcze warana jednego. Najpierw się z nim uporamy. Dobra, weźmy sobie, użyjmy jeszcze pistoletu, ale to za moment. Aj, pudło akurat, szkoda. W razie uderzamy raz jeszcze mocnymi ciosami. Aj, znowu oberwałem. Teraz go dobić. O, właśnie. Teraz większe obrażenia, no i udało się. Można zwiększyć wartość magii i ducha, a to dlatego, że mam to na najniższych poziomach i bardzo szybko można sobie to już zwiększać, bodajże jeśli ma się tylko 1000 punktów chwały, to już można te atrybuty sobie ulepszać. Aha, jeszcze taka mała anegdotka. Otóż bardzo mi się podoba ta gra, to już wiecie, ale właśnie nakręcony tym Risenem trójką, postanowiłem sobie troszkę przypomnieć Risena 2 w wolnych chwilach. Gram sobie powolutku w Risena 2 na PlayStation 3 dla odmiany, dlatego że, jak wiecie, przechodziłem wersję na peceta do tej pory. Cóż, jestem zawiedziony bardzo, szczerze mówiąc, tym konsolowym portem, dlatego że wygląda on jednak dużo słabiej niż wersja pecetowa. Oczywiście spodziewałem się tego, ale szczerze wam powiem, że ta wersja na konsolę wygląda mniej więcej tak, jakbyśmy odpalili na pececie grę na niskich detalach. Nawet nie na średnich, tylko właśnie na niskich.
I w dodatku gra nie chodzi jakoś super płynnie, często zdarza jej się zwalniać do jakichś 20 klatek na sekundę, czy nawet 15 klatek, więc rozgrywka nie jest zbyt przyjemna, przynajmniej nie jest aż tak przyjemna jak na PC-cie, ale gram sobie też na konsoli, żeby po prostu sprawdzić inną wersję, a kiedyś po prostu ją kupiłem za bardzo niewielkie pieniądze, bo była w promocji i właśnie testuję sobie tą wersję i przy okazji przypominam Resident dwójkę w ramach porównania z trójką i powiem wam, że tylko bardziej jeszcze doceniam w tym momencie trójkę, dlatego że w wielu elementach jednak Resident 2 wydaje mi się gorszą produkcją i tutaj widać, że autorzy popracowali, żeby tę produkcję po prostu sobie ulepszyć. Co ja tutaj mogę wam przede wszystkim powiedzieć? Przede wszystkim system walki został zdecydowanie usprawniony. Największa zmiana to te uniki. W Resident 2 nie udawało się robić uników. Jeszcze w dodatku w konsolowej wersji nie ma wprowadzonych bloków na potworach, więc nie można tych bloków robić na potworach tak jak w wersji PC-towej. Więc to jeszcze bardziej utrudnia walkę, ale szczególnie daje się we znaki brak uników, bo w ten sposób walka jest już nie taka dynamiczna, po prostu dużo mniej przyjemna. I jednak wtedy się docenia właśnie te usprawnienia w trójce w Rezenie. Oprócz tego zauważyłem też, że zdecydowanie bardziej bogate są lokacje w Rezenie trójce. Dużo jest tu więcej rzeczy do zebrania, jakichś, nie wiem, pojedynczych przedmiotów. I dzięki temu też eksploracja po prostu daje więcej radochy. Nawet w różnych chatach w Resident 2 jest dużo mniej przedmiotów do kradzieży niż tutaj. I właśnie dzięki temu tutaj też tak wielką radość sprawia sama eksploracja. A w Resident 2 oczywiście kiedy grałem, to tak się to nie dawało we znaki, ale po prostu kiedy już się porówna te dwie gry ze sobą, to jednak czuć tą różnicę i czuć te usprawnienia wprowadzone właśnie w Resident 3. Więc tutaj też chciałem na to zwrócić uwagę, że momentami właśnie można bardziej po prostu docenić pewne nowości w danej produkcji, jeśli się zagra w tą poprzednią część. I właśnie tak jest tutaj w przypadku Rezena, w przypadku tych dwóch odsłon. Tak więc naprawdę jestem tutaj tym bardziej pod wrażeniem tego, co autorzy stworzyli. No i pod wrażeniem tego świata, że jednak twórcy zapowiadali, studio Piranha Bytes zapowiadało, że w Rezenie 3 otrzymamy największy świat w historii RPG-ów od tego dewelopera. Więc to też daje do myślenia, że właśnie tak duży świat tutaj został zaprojektowany. Oczywiście jest on podzielony na poszczególne wyspy, no ale to rzeczywiście widać, że tych wysp jest dużo i właśnie one są duże. Mówię tutaj na przykład o tej wyspie Kalador tutaj. O kurde, tutaj jest nieciekawie, patrzcie. Mamy kafara, mamy dwa również golemy. Czekajcie, tego kafara spróbuję przyciągnąć do siebie, żeby te golemy nie zaatakowały, chociaż... Ach, no właśnie, Kostuch teraz odciągnął uwagę niestety. Dobra, chodź tu. I może być za ciekawie za chwilę, bo te golemy mi pewnie zaatakują. Ale jeszcze tutaj przejdę. Niech ten kafar idzie za mną. Dobra. I teraz atakujemy. A później pewnie z dwoma naraz golemami trzeba będzie zawalczyć. To już będzie trochę trudniejsze. No ale nie ma problemu. Też sobie poradzimy. Tutaj jednak utwierdzam też się w przekonaniu, że chyba jednak zdecydowanie mi się przyda właśnie jakiś lepszy miecz, więc ja będę musiał po prostu sprawdzić, który tutaj aktualnie sprzedawca oferuje jakiś najlepszy miecz. Bo wiecie, nie chcę kupić tutaj na chybił trafił jakiegoś pierwszego lepszego miecza, a później, że się okaże, że on wcale nie jest tutaj najlepszy, jaki mogę zdobyć na przykład na tej wyspie. Pewnie na innych wyspach też mogą być lepsze, no ale na razie jesteśmy na wyspie Kalador, więc tutaj przede wszystkim to biorę pod uwagę. Liczyłem wprawdzie na to, że jakiś fajny miecz zdobędę poprzez kradzież, bo też po to ulepszam sobie te umiejętności właśnie zręczności i tak dalej, ale na razie jednak się nic takiego nie zdarzyło i ciągle używam tego miecza praktycznie zdobytego na początku gry, więc przydałoby się jednak coś lepszego. Dobra, kryształowy golem pokonany. No to już mamy tutaj skarb, więc nie ma co się dziwić, że taka obrona jest po tej stronie tutaj. Mamy jednak dość potężnych przeciwników. Potężnych, ale oczywiście też bez przesady, no bo radzimy sobie z nimi. Ten żelazny wydaje się chyba jeszcze twardszym golemem, wydaje mi się.
ale tradycyjna taktyka, żeby go zaspamować tymi atakami. On wtedy nawet nie potrafi uderzyć, bo ciągle przerywamy jego animację. Teraz wprawdzie mu się udało, ale to nic. Jakoś szczególnie dużo energii mi nie odjął. No jejku, najgorsze jak tutaj mi się wdrapie teraz. Zaraz go kurde wyrzucę do morza, może przejdę na tę stronę. Niech trochę też kostów go zajmie. Czemu on go nie atakuje? No i pięknie. I znowu odleciał kolejny. Koniecznie go chcę przeszukać, dlatego że... Ach, teraz już się nie da. Bo jest zbyt głęboko pod wodą. Wow, jeszcze ten piaskowy diabeł. Dobra. Wow, tutaj mamy kogoś. Proszę bardzo, nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Że my tutaj kogoś znajdziemy. Czyli się szykuje się kolejna rozmowa w takim razie. No dobra. Wobec tego w takim razie zapiszmy sobie i podejdziemy do tego gościa. Wow, co jest grane? On tutaj jakąś kobietę chyba więzi. Why are you here? Get lost. Oj, to mi się nie podoba. What are you doing here? Mind your own fucking business. Get lost right this minute or else. I will complete the ritual and nobody is going to stop me. Jesteś tego pewien? What kind of a ritual is this supposed to be? I'm going to sacrifice this woman. I am going to sacrifice her. The power of the shadow shall course through my veins and I will become the greatest mage the world has ever seen. Right. But you came just at the right time. I'll simply sacrifice you both. Prepare to die. I'm gonna finish you off. Zapomnij, stary. Za chwilę go załatwimy w takim razie. Uratujemy tę kobietę, bo jest jednak w potężnym niebezpieczeństwie. Nie spodziewałem się, kurde, takiego scenariusza tutaj, no ale dobra. Bardzo fajnie, bo przynajmniej cała wędrówka nie sprowadza się tylko do wykopania skarbu. Dobra, to nie było zbyt trudne. Załatwiliśmy Tyriona. Przeszukajmy go. Złoto i ognisty deszcz. I teraz jak uratować tę kobietę? No to jest pytanie. Najpierw z nią porozmawiajmy. Nieustępliwa liana. Zadanie wykonane. Czyli rozumiem, że to jest kolejny legendarny przedmiot, tak? Kolekcja. Broń sieczna plus 10 punktów. No to fajnie. Przyda się jak najbardziej. I tutaj mamy też ten skarb przy okazji. No ale dobra, najpierw z nią porozmawiajmy, co? A, może można już tak ją po prostu uwolnić. Bardzo fajnie. Teraz z nią pogadamy. Thank you for setting me free. That mage is mad. I shouldn't have got involved with him. What was he planning to do to you? I'm not sure. I thought he was nice. He sounded interesting. He told me things about distant countries. And he said he could teach me magic. I was naive and I believed him. I should have been suspicious when he came across the camp during a stroll on the beach. But now you're here. Thank you. The mage won't trouble you anymore. Thank you so much. Who knows what that lunatic was going to do to me? I'm pretty tough, actually. But he scared me. I think he was going to sacrifice me. You've certainly earned a reward. No cóż, dobrze ci się wydaje, że planował cię złożyć w ofierze. Widzę, że mamy wybór. Możemy albo nie przyjąć od niej żadnej nagrody, albo przyjąć trochę złota, lub zabrać jej wszystkie pieniądze. Rozumiem, że od tego też zależy, jakie punkty duszy otrzymam, albo zostaną mi odebrane. A dobra, będziemy dobroduszni, nie zabierzemy od niej ani grosza. Jakby nie patrzeć, byliśmy tutaj przypadkiem. I po prostu chcieliśmy ją uratować z dobrej woli. I don't want anything from you. Real gentleman, huh? I can't thank you enough. I'll be a little more careful in future. What are you gonna do now? I'll head back to the tavern. It's creepy here. Kurde, nie chcę za bardzo iść z nią, bo to mi trochę przedłuży. Myślę, że sobie da radę. You'll manage. You could have offered me help, even if I didn't need it. I'll see you back at the tavern. I need a drink after all that. Thanks again for everything. Mogłeś mi zaoferować pomoc, mimo że jej nie potrzebowałam. No tak. Kobiety. No ale myślę, że sobie poradzi. Jak najbardziej wyczyściliśmy drogę z potworków, więc zapewne będzie tam na miejscu.
a podejrzewam, że gdybym nawet jej zaproponował właśnie, że ją eskortuję, to ona i tak by odmówiła, skoro teraz powiedziała to, co powiedziała. No i teraz ważna sprawa, czyli skarb. Zobaczmy, co jest w środku. To jest zawsze emocjonujący moment. A, 100 sztuk złota. Ale za to świecznik, popiersie, elegancka złota misa i schemat ognistego opalu? Tak jest, ognisty opal. No dobra, bierzemy wszystko. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że liczyłem na trochę więcej złota. No ale dobra, nie będziemy narzekać. Ważne też, że zadanie zostało wykonane. Tutaj leży jakaś księga, ale z tego co widzę, to nie mogę jej wcale podnieść. No dobra, i teraz tak jak mówiłem, skoro jesteśmy już na plaży, to skorzystajmy z okazji i zwiedźmy tutaj ją do końca, żeby po prostu zobaczyć, czy jeszcze może jakiegoś zadanka nie ma, albo innych ciekawych rzeczy. A nawet jeśli właśnie nie będzie zadania, to mamy jeszcze przeciwników, na których trochę sobie doświadczenia nabijemy. A to mi się tutaj jednak bardzo w tym momencie przyda. Zresztą jeszcze zobaczmy raz jeszcze tutaj do atrybutów. No powiem wam, że jeszcze mnie korci, żeby tutaj sobie walkę wręcz raz jeszcze ulepszyć. I nie wiem, czy tego nie zrobię właśnie. Aczkolwiek tak jak mówię, atrybuty atrybutami, ale też trzeba właśnie jeszcze lepszy miecz sobie załatwić. To na pewno. Chociaż też taka prawda, że no to są potężni przeciwnicy, więc też walka powinna z nimi trwać trochę dłużej niż z jakimiś zwykłymi wrogami. Ale pomagam też sobie od czasu do czasu pistoletem, więc nie jest najgorzej. Tylko, że zwróćcie uwagę, już mam 150 naboi. Czyli trzeba cały czas, kurczę, sobie kupować te naboje, bo jednak one się dość szybko potrafią zużywać. Przecież jeszcze niedawno miałem chyba ponad 200 tych naboi. Tutaj jeszcze małż zdobyłem. I ruszajmy dalej, zobaczmy, co my tu jeszcze ewentualnie znajdziemy. Cały czas oczywiście też szukam ewentualnie jakichś przedmiotów, na przykład właśnie małż. No i dobra. Jest jeszcze piaskowy diabeł, to akurat już jest łatwiejszy przeciwnik do pokonania. Okej. Okay. Idziemy dalej, tam już kolejne. Jeszcze raz pistolet, tylko że pudło, szkoda. Oczywiście, żeby te pudło tak często nie występowało, to też musiałbym sobie jeszcze ulepszyć odpowiedni atrybut, no ale na razie też nie będę tak szastać tymi punktami chwały. Bo później będę żałować, że na przykład nie mogę jakichś zamków otwierać. Widzę, że jakieś osiągnięcie 250 na 500 pewnie polega na zabiciu 500 potworów albo 500 ogólnie przeciwników. Tak więc dopiero jestem w połowie drogi do tego właśnie osiągnięcia. Wow! Proszę bardzo, mamy tutaj sługę cienia. A raczej strażnika cienia konkretnie mówiąc. No dobra, załatwmy go. Aj, ależ oberwałem, kurczę. Dość potężnie. Dobra. Przydałoby się odwrócić jego uwagę i strzelić też trochę pistoletem. Może teraz? Proszę bardzo. O, teraz on się na mnie zwrócił. Kurde, to się zablokowałem. Dobra, uderzamy. Skorzystać z tego, że akurat jest zablokowany trochę. Pięknie. Chwała plus 200 punktów. Dobra. Idziemy tędy. To jest na razie ta pierwsza plaża, a tam jeszcze taka druga będzie, więc też ją jeszcze sprawdzę. Na północy jest jeszcze też przejście, ale tam sprawdzimy dopiero, myślę, z czasem. Chociaż tak naprawdę to możemy w sumie tutaj okrążyć ten teren i po prostu od północy będziemy sobie zwiedzać tę część wyspy. Więc nawet to się dobrze składa, że tutaj idziemy, bo nam się fajnie ta eksploracja tutaj zapętli. Później po prostu nie będę musiał wracać całą drogę, tak jak miałem w planach. To będzie znacznie bardziej efektywne po prostu. I lepiej się właśnie na coś takiego zdecydować. Tutaj na górę nie będę oczywiście szedł, bo to mi powróci tutaj już nawet w okolice tego zamku. Przypominam, że tam mamy właśnie zadanie związane na przykład z tym grimoirem, a także bodajże z Lordem Cienia. I to jest zadanie już główne, bo w jego wykonanie oznacza później, że będę mógł zostać przyjęty do łowców demonów. Do czego się jak najbardziej skłaniam, ale oczywiście ostateczną decyzję podejmę dopiero jak już wszystkie wyspy pozwiedzamy. Przede wszystkim jak zwiedzimy te wyspy, gdzie jeszcze mamy strażników i piratów wudu. Więc to jeszcze na pewno daleka droga. I tak jak mówię, tu jest powrót, a my udamy się po prostu tędy.
i sprawdzimy sobie tą kolejną plażę. Kolejna zmiana, że właśnie w Rdzenie 2 nie można było pływać i to też ograniczało trochę eksplorację, a tutaj jednak mamy dużo większą swobodę pod tym względem. Pod tym, nie tylko pod tym względem zresztą. Tam zdecydowanie było to wszystko bardziej toporne, więc jeśli ktoś narzeka, że Risen 3 jest toporny i trochę archaiczny, no to proponuję sobie przypomnieć dwójkę. Tutaj i tak jest właśnie sporo zmian zastosowanych, które jeszcze uprzyjemniły tę rozgrywkę. No i bardzo dobrze. Okej, jak zwykle przewróciliśmy kraba. W Risenie 2 przewracało się go specjalną umiejętnością, takim kopniakiem. Tutaj to akurat troszkę ułatwiono nam. Wystarczy tylko po prostu mocne uderzenie naładowane i okej. No, jeszcze kolejny piaskowy diabeł atakuje. Okej, uderzyliśmy, a raczej wystrzeliliśmy. Dobra, przeszukać go od razu. Tam jeszcze kolejny. Za chwilę go też zaatakuje. Tutaj w sumie można jeszcze zajrzeć, ale to za momencik. Jak tylko zajmę się tym piaskowym diabłem, co? Dobra. Pięknie. I zobaczmy, czy tutaj czegoś ciekawego może nie ma. Nie, surowa ryba. Liczyłem, szczerze mówiąc, że może znajdziemy jakąś skrzynkę czy coś. Ale jednak nie tym razem. Dobra, idziemy tutaj i mamy... A nie, to jest tylko gałąź. Myślałem, że coś tutaj leży ciekawszego. No i kolejne piaskowe diabły. Kolejny tam krab też czeka. Też pomogę sobie trochę pistoletem, ale akurat pudło, szkoda. A i teraz dwa mnie naraz atakują. Odejdę trochę. Jeszcze kurde krab się dołączył do całej zabawy. No ale dobra, poradzę sobie szybko z piaskowym diabłem. Będzie po krzyku. Teraz krabik. No ale już na tych właśnie szczególnie słabszych wrogach czuć różnicę, jeśli chodzi o uderzenia, że jednak szybciej ich się pokonuje. Bardzo dobrze. Dobra, w ogóle właśnie miałem sobie tą walkę wręcz ulepszyć, więc tak też zrobię, tak jak mówię, do 40 tutaj punktów i miecze 45. Teraz najbardziej mi się broń sieczna by przydała, szczerze mówiąc. Zatwierdź. Tylko że z broni siecznej nie mam nic ciekawego, w ogóle nie mam żadnej broni siecznej, jedynie broń kłującą. Ja właśnie tutaj lubię w Risenach albo broń sieczną najbardziej, albo miecze. Jakoś tak broń kłująca. Oczywiście jeśli ma dobre statystyki broń kłująca, to też ją wezmę. Ale po prostu najprzyjemniej walka dla mnie wygląda właśnie bronią sieczną lub mieczami. Okej, kolejny załatwiony. No i tutaj powoli widzę, że kończy już się ta wyspa, znaczy wyspa. Ta plaża. Więc będziemy musieli przejść na tą północną stronę. Czyli tam w okolice tej wieży, gdzie również byliśmy, ale po prostu teraz zwiedzimy ten obszar na dole, gdzie nas jeszcze nie było. Tutaj aż trzy wielkie kraby. Najpierw załatwmy jednego, a później dołączymy do tamtych dwóch. Wtedy już z dwoma naraz trzeba będzie zawalczyć. Dobra, załatwiony. I tak jak mówię, teraz zaatakujmy tutaj. Chociaż widzę, że jeden idzie, bardzo fajnie. Po okazji nie będziemy musieli sobie zawracać głowy drugim, chociaż on zaraz też, no właśnie, już też atakuje. Też się przygotujmy na to. Jeszcze parę ciosów i uda się go pokonać, tylko że już kurde z tyłu oczywiście ten drugi krab mnie nęka. Nie pozwólmy mu na to, trochę uniknijmy. Boże, tutaj się zablokowałem, kurde. Muszę uciec. Nie za bardzo mam jak. Dobra, teraz się udało. Okej. Ajajaj, chyba się jednak tym zajmę krabem, a niech kostuł wykończy tamtego. Tak będzie najlepiej. Bo ten ciągle będzie mi tu widzę przeszkadzał. Dobra. Okej, jeszcze trochę. No i teraz proszę bardzo. Znowu tutaj przyszły dwa. Kostuł już chciał je wyleczyć, ale nie zdążył. Akurat jak nie był atakowany, ale to był za krótki czas. Musimy mu pomóc za chwilę. Też zróbmy. Kurde, najlepiej go zaatakować z przodu tym mocnym uderzeniem, to wtedy go przewrócimy. Bo inaczej raczej o to ciężko. Dobra. Teraz byś mnie mógł wyleczyć, stary, jeśli możesz.
Ale widzę, że nie zamierza. Najwyraźniej w trakcie walki dopiero to się stanie. Na razie nie będę zużywał zapasów żywności. I dobra, tak jak mówię, najpierw tutaj po lewej stronie mamy jeszcze jakiś malutki obszar. Kto wie, czy tam czegoś nie znajdziemy. Mamy strażnika cienia i skrzynię, tak jak myślałem, że coś tutaj będzie. No i rzeczywiście. Tutaj kosuch podejdzie, w międzyczasie widzę, że jednak nie wyleczył, więc okej. A teraz z tym strażnikiem cienia się jeszcze policzymy. Ajajaj, ależ oberwałem i proszę. Chwila nieuwagi, dwa mocne ciosy i zginąłem. Na szczęście miałem nosa i wcześniej zapisałem grę. No powiem szczerze, że już dawno nie zginąłem w tej grze. Więc nic się strasznego nie stało. Ajajaj, ależ tutaj obrywam. Weźmy sobie zapasy żywności. Właśnie ten strażnik cienia jest o tyle tutaj kłopotliwy z pokonaniem, że jego właśnie dwa ciosy mocne wystarczają, żeby nas od razu pokonać. Więc tutaj trzeba zachować szczególną uwagę. Ale właśnie takie walki też mi się podobają, bo nie sprowadzają się tylko i wyłącznie do naparzania w gościa, ale też do uskoków. Troszkę w stylu Dark Souls, gdzie też często jedno czy dwa uderzenia potrafią nas zabić. No i dobra, kufer. Widzę, że mam wystarczającą ilość punktów, żeby go otworzyć. No i zobaczmy, jakby to tutaj zrobić w ten sposób. Nie, nie za bardzo. Tak też nie. Okej, teraz się udało. No i cóż, złota nawet jest 76 sztuk. A nawet przecież w skarbie miałem stówkę. Czyli nawet nieźle tutaj. No i patrzcie, tu jest kurde przejście. My się w takim razie przedostaniemy teraz i zobaczymy, gdzie to mnie doprowadzi. Czy po prostu na tą drugą część plaży? Tak to wynika z mapki, ale zaraz się jeszcze przekonamy. Dobijemy tylko tego kraba jeszcze. Aj, pudło znowu, no. Muszę absolutnie z najbliższej odległości strzelać, żeby sobie w miarę możliwości zapewnić, że właśnie go trafię. Tutaj chyba pancernik chodzi, to dwa nawet. A nie, są wielkie szczury, dobra. Z nimi problemów nie będzie absolutnie. Dobra, jeden pokonany, teraz drugi. Aj, już jak się kurczę zaweźmie, czy jak to inaczej odmienić, to już kurde mamy potężne problemy. No też bez przesady, bo mało jednak energii mi odejmuje, ale okej. Dobra, i tutaj jednak jesteśmy na tym obszarze, czyli to jest tak na górze, dobra. Wydawało mi się, że to jest na tym samym poziomie co tamta plaża, ale jednak nie. I tutaj właśnie wrócimy w okolice tamtej wieży. I to będzie ta dolna część lądu, gdzie wcześniej nie chciałem się jeszcze dostawać. Pamiętacie, że w poprzednim odcinku byłem koło tej wieży, tam był m.in. golem i bodajże właśnie skrzynia jakaś. A teraz właśnie udamy się tutaj na ten niższy obszar i później przejdziemy sobie tu. Tam przy okazji będzie ta chata, gdzie też pewnie spotkamy kogoś ciekawego, mam przynajmniej taką nadzieję. Spinaj się. Dobra, i jak to wygląda tutaj? W ten sposób, tutaj jeszcze na górę zobaczmy. Ale nie, nic tutaj ciekawego nie ma. Mogę się jeszcze wyżej dostać. A tutaj już czekają, kurcze, smocze. Wow, przebiegły smoczy zębacz, czyli już coś silniejszego niż zwykłe smocze zębacze. Dobra, mógłby kostuch jeszcze pomóc trochę. Żebym tutaj nie był osamotniony w tej walce. No i spróbujemy pokonać. Ja sobie zajmę się jednym po prostu. A kostuch niech walczy z drugim. Tutaj też będzie ryzyko, że on spadnie w przepaść, ale już trudno się mówi. Trochę sobie pomagam również pistoletem. Kurde, teraz pudło akurat było. Muszę uważać. Ajajaj. Jako, że jest to właśnie przebiegły smoczy zębacz, to on jest już trochę silniejszy od tego zwykłego. Zresztą o tym już mówiłem, więc tutaj nie można go zlekceważyć, mimo że sobie ze zwykłymi radziłem bez problemów. Teraz też dam radę. Jak najbardziej. Jeszcze szczególnie te mocne ciosy dają radę. No, wycofajmy się. Ajajaj, kurde. Nie za ciekawie. Cofaj się. Jeszcze raz miecz. Znaczy miecz, boże, pistolet oczywiście.
Dobra, załatwiony. I patrzcie, to jest nawet zadanie jakieś poboczne. No bo jest pokazane, że 1 na 3 pokonany. Czyli musimy tych 3 pokonać i później pewnie ktoś nas nagrodzi za to. Być może to jest ten koleś, który jest w tej chatce. Zaraz zobaczymy niedługo. Jakby nie patrzeć, jest to dość blisko. A nawet jeśli nie, no to prędzej czy później zapewne poznamy kogoś, kto nam to zadanie zleci. Bo raczej nie przypominam sobie, żeby ktoś nam takie zadanie zlecał. Podstępne zagrożenie. Zadanie wykonane. Dobra, sprawdzimy sobie kiedyś tam przy okazji. A tymczasem udamy się już tutaj. Mogę tędy? Nie wiem, czy mogę tak beztrosko do tej wody wpadać. No, jak najbardziej. Bałem się, że tutaj nurt rzeki nie ze sobą zabierze, ale jednak nie. Raczej prąd rzeki. Tam mamy jeszcze warana. Troszkę załatwimy. Nawet powiem wam, że w Risenie 3 wydaje się, że te światy są zamieszkałe przez większą ilość potworów właśnie. Że tutaj zdecydowanie częściej się je spotyka niż w Risenie 2. Ale to może też mi się wydawać ewentualnie. Bo tutaj naprawdę walki bardzo często się zdarzają. Chciałbym też w Risenie 2 w końcu kiedyś w wolnych chwilach dodatki DLC przejść, bo ja je też posiadam, też je zakupiłem na promocjach i przydałoby się, szczerze mówiąc, bo też zawsze to jakieś fajne questy. A ja kurde lubię te Riseny, co tu dużo mówić. Wiem, że wiele osób tutaj oczekuje trochę po Risenach, że to będą drugie gotiki. Co oczywiście tylko w pewnej części jest prawdą, bo są pewne nawiązania i tak dalej. No ale to jednak też trzeba traktować jako trochę inne gry. No i właśnie te Riseny bardzo darzę dużą sympatią. Może też trochę z sentymentu, bo jakby nie patrzeć, od Risena 2 rozpoczynałem nagrywanie Zagrajmy Wy na moim kanale. No ale nie zmienia to faktu, że po prostu bardzo mi się te gry podobają i tyle. Z przyjemnością je wam tutaj pokazuję. Tutaj jest kurde jeszcze jakiś szkielet, patrzcie. Załatwimy go za chwilę. I kurde jeszcze jakiś tutaj koleś podszedł. Mam nadzieję, że go nie uderzę przez przypadek, bo to by było przykre. Aczkolwiek tutaj raczej gra dba o to, żebyśmy nie namierzyli właśnie przypadkowo kogoś. I patrzcie, mamy tutaj teleport przy okazji. To super, bo przyda się właśnie coś w tej okolicy, żeby tutaj się teleportować. Dobra, jeden szkielet załatwiony, tylko że kurde, pokonany przez postać niezależną i przez to nie otrzymałem punktów chwały. Tym razem już się udało. Zaraz sobie z tą postacią też pogadam, ale to właśnie za moment, niech ona wróci. Jakiś myśliwy, bez imienia, czyli pewnie nie pogadam za bardzo z nim, no ale zobaczymy jeszcze niedługo. Na razie tutaj właśnie aktywujemy sobie jeszcze ten teleporcik. Alright. No i bardzo dobrze. Teleport w żelaznych kniejach. To jest konkretnie tutaj. No i będziemy mogli sobie z tego w przyszłości korzystać, żeby tutaj szybko się przenieść. W tamtą stronę jeszcze ewentualnie bym poszedł. Ale nie, myślę, że właśnie tutaj najpierw zajrzymy, porozmawiamy z tymi postaciami. Dowiemy się, czy nie będą mieli dla nas jakiegoś ewentualnie zadania. Jeszcze coś. Leśne pająki. Zobaczmy je. Kurde, nie chcę za bardzo, żeby pomagali nam ci NPC, bo właśnie nie otrzymamy punktu chwały, jeśli nie wykonamy kończącego ciosu. Przynajmniej tego leśnego pająka pokonam sam, chociaż nie, kurde, ten mi pomaga, no. Nie za bardzo chcę. Aj, no i niestety. Załatwiony. A place like this would be a good place to live. Did you forget the wild animals? No. We'll eat them for breakfast. I takie podejście mi się podoba. What are you doing here in the forest? It's a dangerous place. You better stay on the path and don't go north. Don't worry about me. I won't. Oh, I suppose you know what you're doing. No, tak jak myślałem, z myśliwym raczej dłużej nie porozmawiamy. Możemy tutaj jeszcze się porozglądać. Zajrzałbym do chaty, szczerze mówiąc. Żeby tam coś ukraść ewentualnie.
O proszę, nikt nie zauważył, bardzo fajnie. I co my tu mamy? Proszę bardzo. Zabieramy wszystko, jest też jakaś księga. Upadek Kaladoru. Za chwilę ją przeczytam. Jest również amulet, talizman myśliwego. Winko. W sumie to od razu za pamięci. Zobaczmy, co to za amulet. Broń sieczna, zastraszanie plus 5, alchemia plus 10. Oczywiście weźmy sobie, bo na razie to jest jedyny amulet, jaki mam. Więc jak najbardziej się przyda. A tutaj naprawdę kufer, aż 110 punktów, kurczę. Wymagane, żeby to otworzyć. To prędko raczej tego nie otworzymy. Jeszcze róg myśliwski. I to chyba wszystko. Przestałem się nagle w ogóle skradać, ale dobra. Okej. Jeszcze tak się tutaj rozejrzę tylko dookoła. Ale nie, tutaj już chyba nic innego raczej nie ma. Dobra, no to czas tutaj pogadać jeszcze. Kolejny myśliwy, też pewnie nie będzie miał wiele do powiedzenia. Looking for special trophies, are we? What makes you say that? What else would you be doing in this forest? A bit dangerous for a gentle stroll. That's true. Well, good luck. Don't let anything eat you. Na pewno się nie dam pożreć. Dobra, weźmy sobie jeszcze tutaj, upieczmy wszystko. I porozmawiajmy z Bronachem. Now that's a surprise. A stranger? Out here? What's your name? My name is... Shh! Did you hear? Something is rustling. You have to be damn careful around here. I twórcy się lubił z nami droczyć. Już miał nasz bohater wymówić swoje imię, ale oczywiście przeszkodził nam Bronach, no bo mamy tutaj do czynienia, jakby nie patrzeć, z kolejnym bezimiennym. I musiała zostać tradycja podtrzymana. Is it dangerous here? Well, out here you have to have eyes like a hawk. There are beasts everywhere. So, a chap like you is a welcome change. Although, if there were no beasts here, I'd have no food on my plate. Only the big ones give me real trouble. We are after the same prey. No proszę, złotousty. A great hunter like you must do well. You are right. Observe the laws of the forest, and it will nurture you. Here. This is from the latest hunt. Keep it. Proszę, zawsze na tym zarobimy przynajmniej, dzięki temu, że miałem umiejętność złotousty na wystarczającym poziomie. A, czyli to te stworzenia, które mieliśmy pokonać, tak jak myślałem. The creatures are dealt with. There's no better news for me. Don't underestimate those creatures. Thank you. I hope there are no more of them. Here's your share of the booty. 100 sztuk złota, bardzo fajnie. This place is remote. Yes, and that's fine by me. The people in town make me tense. But here, living in harmony with nature, you can be at peace. Just a moment. Wasn't there a noise again? Mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakiegoś jeszcze jednego zadania, bo chciałbym ewentualnie je wykonać w kolejnym odcinku. Aren't you afraid of the shadows? Why should I be? You think the thick walls of the citadel protect you better than my forest? But you are mistaken. The citadel is nothing more than a cage built of cold stone. Here, I know every path, every bush, and every branch. And if it comes to a fight, then I know I can rely on my boys. I have more confidence in them than anyone else. What are you hunting next? Only the forest knows. You need to listen to it whispering. When the wind caresses the treetops and the leaves fall to the ground. I've heard enough. Take care of yourself. And remember, always hunt against the wind. Okej, zapamiętam. So what is there to hunt here? Any kind of beast you can imagine. We've got everything from giant lizards to grave spiders roaming around here.
But if you listen closely, you'll hear a very strange noise. Co on z tymi dźwiękami? What are you talking about? Maybe you'll run into it if you cross the waterfall to the north. It must be something big. I'd advise you to be very careful. You're a skilled hunter. Teach me. What exactly do you want to know? Skórowanie. O, proszę, to mi się jak najbardziej przyda. Pozyskiwanie trofeów. Ale może ja się zastanowię jeszcze nad tym, czy chcę sobie określone te umiejętności odblokować. I jeśli tak, to po prostu w kolejnym odcinku to zrobię. Ja już się teraz z wami żegnam. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i zapraszam na kolejny materiał, gdzie będziemy zwiedzać dalszą część tej wyspy, a być może trafimy już tutaj do zamku. Zobaczymy. Do usłyszenia.